Dzień dobry, witam serdecznie w Akademii Smaku Sokołowa. Jak powszechnie wiadomo, święta nie mogą się obejść bez uroczystego śniadania, na które chciałbym Was zaprosić. Moją propozycją jest śniadanie Naturino. Czym jest nasze tajemnicze Naturino? Naturino to produkty bez konserwantów, najwyższej jakości mięso i świeże przyprawy. Na moim stole znajdzie się szynka pieczona, necówka, pieczony pasztet, boczek oraz schab pieczony, z którego przygotuję schab po warszawsku. Do przygotowania schabu potrzebne jest miękkie masło, chrzan, natka pietruszki, świeżo mielony pieprz. Wszystko razem dokładnie wymieszamy i nafaszerujemy plastry schabu. Do tak przygotowanego utartego masła dodam chrzan, 2-3 łyżki. Do masła dodaję świeżą natkę pietruszki, ostry nóż i drobno siekamy. Do miski, w której mamy masło i chrzan, dodajemy siekaną natkę. Oraz świeżo mielony pieprz. Tak przygotowanym masłem będziemy faszerowali plastry pieczonego schabu. Bardzo istotny jest sposób nacięcia mięsa. Czyli kroimy plaster, nie docinając. I drugi plasterek docinamy do końca. Tworzy to rodzaj pieczonki, w którą będziemy faszerowali masło z ziołami i chrzan. Tak przygotowane masło przełożę do plastikowego worka, który ułatwi faszerowanie naszego schabu. Układamy. I hops. Następny. Zobaczcie, jak apetycznie to wygląda. Jak najbardziej przyda się jeszcze świąteczny akcent, czyli można dodać odrobinę owoców. Bardzo łatwe i szybkie danie w przygotowaniu, a jednocześnie eleganckie. Idealnie wpasuje się na świąteczny stół.